Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny odcinek z serii Let's Play Mario plus Rabbids Kingdom Battle, oczywiście na konsolę Nintendo Switch. I moi drodzy, powracamy do świątyni Błamanwiwiego. Jezu, nie. Po prostu osoba, która wymyślała nazwy, słuchajcie, w tej grze i ogólnie, która miała za zadanie wymyślać nazwy nadawane przez kurliki. Z jednej strony podziwiam tam osobę za ilość pracy i wyobraźni włożonej w to, a z drugiej strony tej osobie po prostu współczuję, że musiała coś takiego kretyńskiego wymyślać. Ale to jest taka moja mała dywagacja i słuchajcie, popatrzmy co tutaj dalej możemy spotkać. Widzę, że znowu wiatr narasta i to tak dość konkretnie. I po raz kolejny widzimy masę kurlików, tylko że tym razem już zwiewanych z tej budowy. Odpowiedź, moi przyjaciele, is bła in the wind. Bła wiatr. The answer is bła in wiatr. Ogólnie rzecz biorąc, to jest kolejny pan słowny, tylko jest on związany z piosenką while in the wind. Kurczę, nie pamiętam, kto teraz ją wykonywał. Taka bardzo... bardzo stara piosenka. Nie wiem, czy nie Beatlesi, albo się mylę w tym momencie. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jest taka stara piosenka, która tak dość charakterystycznie leci i właśnie jest... jest tam fraza. Odpowiedź, moi przyjaciele, jest dmuchaj, dmuchaj wietrze. To jest chyba Winds of Changes, on się chyba nazywa i to chyba nawet, to chyba skorpionsi zrobili. Chyba myślę o tej piosence. I tam jest The answer, my friend, is. I tam leci dalej piosenka. Tutaj jest to sparafrazowane i użyte jest słowo bła, czyli to, co robią kurliki. I to jest absolutnie dziwne. Dobra, wchodzimy w takim razie, słuchajcie, przez tą rurę. Mamy jeszcze jedną walkę w tym rozdziale mamy jeszcze jedną, słuchajcie, walkę przed sobą i mam tylko taką... Czy ja dobrze widziałem, że właśnie odblokowaliśmy utwór, który się nazywa The Song of Ice and Desert, które prawie brzmi jak The Song of Fire and Ice George'a Martina. To jest albo, słuchajcie, wielki zbieg okoliczności, ale przy kurlikach nie ma zbiegu okoliczności. Tyle wam muszę powiedzieć, więc coś czuję, że to jest takie, wiecie, z przekąsem odniesienie się właśnie do pieśni Lodu i Ognia George'a Martina, czyli popularnej gry o Tron. Ale dobra. Zobaczmy, co tutaj jeszcze przed nami. Wiemy, o właśnie, to chciałem powiedzieć. Wiemy, że czeka nas jeszcze jedna walka i bardzo bym chciał, aby ta walka tak w miarę spokojnie nam tutaj przeszła. I znaleźliśmy platynową, słuchajcie, skrzynkę. Rabbit Kong's Team. Znaleźliśmy Kurliko Konga, motyw przewodni, że tak powiem. I widzę już mniej więcej, z kim będziemy musieli walczyć na tej arenie przed nami. Wiecie co? Zobaczmy, czy mamy może jakieś nowe skille. Mamy troszeczkę punktów. Zobaczmy, co z tym będziemy mogli zrobić. Mario. W pierwszej kolejności Mario, który tak naprawdę... Co my możemy dać temu Mario? Tak się zastanawiałem, słuchajcie... Hero Side Damage. Chyba to chcieliśmy... Albo to. Albo coś jeszcze innego. 70 punktów. Increases damage caused by Mario's Hero's Sight. Więcej obrażeń. A może my chcieliśmy zwiększyć ilość, efektywność działania Mega Empower? Wiem, że coś z tych dwóch rzeczy chcieliśmy zrobić naszemu drugiemu Marianowi. Wydaje mi się, że to było właśnie... To było właśnie to. O 10% zwiększenie tego wszystkiego. Wiecie co? Zróbmy to. Zróbmy to, bo my często tego Empower używamy jako otwarcie w ogóle naszej tutaj walki. Teraz tak. Kurlik Peach 78 punktów, czy też tych kul mocy.
Co my chcieliśmy tobą zrobić? Weapon parry improves shield, body parry improves shield, aha, je dodatkowo absorbuje. Więcej życia przydałoby się, tylko czy my nie chcieliśmy, właśnie, my chcieliśmy mega heala, brakuje nam 2 punktów, czyli za chwilę powinniśmy po tej walce, jeżeli oczywiście w tym rozdziale są tylko 2 walki, to po tym rozdziale powinniśmy mieć już lepszej jakości możliwość leczenia naszych towarzyszy. Kurlik Luigi, 48 punktów zdolności tych kul mocy i tak naprawdę nie wiem, w co w niego wkładać. Tak wam powiem szczerze. A nie, chwileczkę, moi drodzy. My chcieliśmy, żeby on zadawał więcej obrażeń i żeby jego Mega Weekend właśnie był coraz to lepszy. Czyli za następnym razem damy ten Mega Weekend, jeszcze więcej procent obrażeń, czy też jeszcze będzie bardziej skuteczniejszy. Sam Luigi, 30, słuchajcie, 8 punktów, potrzebujemy jeszcze 62, aby mieć potrójny Steelister, bo do tego zmierzaliśmy, tyle to pamiętam. I mamy jeszcze kurlika Mario, który ma 18 punktów i któremu nie możemy absolutnie, słuchajcie, nic tutaj dodatkowo zrobić. Wiem, że zbieramy w tym momencie na dodatkowy Boom Dash Range albo na coś w tym stylu. Na pewno na którymś z tych zdolności, słuchajcie, mu zbieramy. Albo na więcej obrażeń zadawanych, albo na 3... dodatkową szarżę, czyli 3 postacie będziemy mogli zszarżować zamiast 2, albo na zwiększenie promieniu rażenia, jeżeli nasza szarża wybuchnie. Okej, możemy to spróbować. Ale na razie nic tutaj nie zrobimy. Dobra, cofnijmy się i zobaczmy, czy może Team Selection, czy może nie to. Weapon Selection. Zobaczmy, czy może nasz kurlik, słuchajcie, Against Bucklers. Trochę by nam spadła. Nie ma sensu tego zmieniać. Jasne, będziemy trochę lepsi przeciwko... Chwila, będziemy lepsi, słuchajcie, przeciwko Bucklerom. Czy to nie o to tu chodzi? Będziemy zadawać tyle samo obrażeń, ale będziemy zadawać mniej obrażeń wampirycznych, tylko będziemy zadawać kamienne. Zobaczmy, jaką mamy drugą broń, nową. Nie mamy żadnej nowej, chyba że mamy jakąś właśnie nieodkrytą. Mamy jakąś, która jest taka sama, ale zadaje wampiryczne obrażenia i jest lepsza przeciwko Bucklerom. A to jest przeciwko dużym przeciwnikom. Zostawimy sobie to przeciwko dużym przeciwnikom z tego względu, że najzwyczajniej w świecie duzi przeciwnicy, jest ich dużo. A, kurlik Luigi nie jest potrzebny, sam Luigi również na razie nie potrzebujemy broni dla niego. Mario. Czy ty masz jakąś nową, lepszą broń? Nie. Kurlik Peach ma Pain Spray. Nie ma nic ciekawego dla niej, naprawdę. Przeciwko zgniataczom. Naprawdę nic ciekawego tutaj nie ma. Przeciwko zgniataczom, czy może jest jakaś inna broń? Nie, nie mamy żadnej innej broni. Dobra, wróćmy. I tak się zastanawiam, wiecie co? Niech kurlik, słuchajcie. Kurlik Mario, zmienimy mu broń, kupimy mu tą drugą broń, tego Prickly Persuader, czyli tego kującego czy też nakuwającego perswadora, osobę perswadującą. To całkowicie źle brzmi. Prickly Persuader zostawmy po prostu. Czy też nakuwająca perswazja, tak by można było też to przetłumaczyć. Zakupimy ją, głównie z tego względu, że będziemy mieli lepszą, słuchajcie, będziemy mieli lepsze zdolności przeciwko tym tarczownikom, z którymi za chwilę zresztą będziemy walczyć, bo widzę tutaj już, że
mamy ich przed sobą i że na pewno walka z nimi będzie tutaj nieunikniona. Szczególnie, że mamy dotrzeć do strefy buforowej, dotrzeć do konkretnej strefy buforowej. No to słuchajcie, trzeba będzie rozplanować. Oj, coś czuję, że kolejny odcinek, w której będziemy mieli tylko i wyłącznie jedną walkę. Musimy na pewno pokonać tego pana na samym przodzie i tego pana również trzeba pokonać na samym przodzie. A potem zobaczmy. Najlepiej byłoby, słuchajcie, bardzo szybko przedostać się tutaj. Czyli tak. Musimy załatwić tych dwóch panów, a następnie tędy przesłać dwie postacie, najlepiej wszystkie trzy, tu podejść, wskoczyć w to miejsce gdzieś i po prostu przejść tą rurą. Bo nie mamy pokonywać wszystkich, mamy po prostu dotrzeć do strefy buforowej. No dobra, rozpocznijmy tą walkę, bo co innego nam zostało. Użyjmy od razu Empowera, tej zdolności bojowej Mario, która wspomoże nas wszystkich tak naprawdę. No i teraz, słuchajcie, będziemy robić parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, zaatakujemy tego pana. Następnie zaatakujemy tego pana. I przesuniemy się, powiedzmy, gdzieś tutaj. Nie przesuniemy wszystkich trzech postaci, bo niestety jedna postać nie będzie mogła tutaj wskoczyć. Okej, już rozumiem, na czym może polegać problem z tym rozwiązaniem. Czy nie lepiej by było właśnie posłać wtedy wszystkich tą długą drogą? Zobaczymy. Wydaje mi się, że to będzie chyba lepsze to, co teraz będziemy próbować zrobić. No dobra. Jedną osobę poślijmy, jednego bohatera przyślijmy w to miejsce. Zobaczymy te ataki. Są dobre ataki, tyle wam mogę powiedzieć. Dobra. Następnie Mario. Mario, zrobisz coś takiego. Zaatakujesz tego pana. Odbijesz się od Peach. Wylądujesz w tym miejscu. A następnie udasz się tutaj. Tak? Udasz się tutaj, czy będziemy kombinować jeszcze jakoś? Udasz się w to miejsce, dobra. Zaatakujmy tego pana. Jeszcze sporo życia wam zostało, ja wiem o tym, ale jeszcze mamy, pamiętajcie, naszego drugiego kurlika. Zróbmy coś takie. Możemy dwóch. Dobra. Zróbmy to w taki sposób. Najpierw za... Mario oberwie. Dobra, musimy spróbować. Tu. Chyba pójdziemy tą dłuższą drogą, bo szybciej nam po prostu, słuchajcie, to zajdzie. Dobra. Dobra, obydwa ataki zrobione. I obydwóch panów likwidujemy jednym strzałem, więc Mario w ogóle nawet nie ma... Słuchajcie, Mario nawet nie miał okazji wystrzelić. Nikt nie miał, słuchajcie, okazji wystrzelić. Mamy 100% szans, żeby tamtego pana zestrzelić. Dobra. Krytyczne, super. Superancko. Nawet nie zdajecie sobie sprawy... Ach, możemy strzelać. Nie damy rady strzelić, prawda? Dobra, nie damy rady nic zrobić. Jedyne, co możemy w tym momencie... A co się stanie, jeżeli użyjemy tego? Jeżeli użyjemy tego, to ten kurlik podejdzie bliżej nas i wtedy będziemy mogli go zlikwidować. Super! To poszło... Słuchajcie... Ponad miarę dobrze. Aż bym powiedział, że za dobrze, ale dobra. Przełączmy się na turę przeciwnika. Tak, chcemy przełączyć się na turę przeciwnika, bo nie mamy już nic innego, słuchajcie, do zrobienia. Okej, strzelasz do nas. Krytyczny atak. No niestety. Jeszcze nas chyba zakleiło. Bardzo niefajnie. Krytycznie. Bardzo niefajnie. Bardzo niefajnie z tego względu, że
nasi bohaterowie są po prostu unieruchomieni w tym momencie. Trzeba by to było... Dobra, czy my możemy się ruszyć? Nie, nie możemy się ruszyć. I tutaj polega cały ból, słuchajcie, całej tej sytuacji, że nie możemy się w tym momencie w ogóle ruszyć. Od ciebie możemy się odbić. Ale czy to nam w jakiś sposób pomoże? Tak, bo będziemy mogli się, słuchajcie, przesunąć chociaż trochę. Tylko, że z drugiej strony to tutaj trzeba by było podejść i wszystkich wyleczyć. Nic wam nie zrobimy. Dobra, ten heal nic nie zdziała tutaj. To nic nam nie pomoże, słuchajcie. W żaden sposób. Możemy co najwyżej zrobić coś takiego. Uleczyć wszystkich jak jeden mąż w tym miejscu. Bo nic innego nam nie zostaje, słuchajcie. Możemy sobie popróbować strzelać do tych przeciwników, ale to za dużo nam nie pomoże. To też nam nie pomoże. Mario, twój strzał nic nie zrobi. Właśnie. Dobra, robimy Hero Sighta. Bo nic innego nam nie zostało. A ty, mój drogi, możesz co najwyżej użyć bodyguarda i bronić się przed atakami. I przełączymy się na turę przeciwnika. Bardzo niefortunnie się to tutaj zdarzyło. To, co się zdarzyło, zdarzyło się bardzo niefortunnie. Akurat tego to ja bym chciał uniknąć, właśnie tego typu. Tego typu wydarzeń wolałbym unikać, ale no niestety najwidoczniej się nie da. I znowu wy będziecie nas strzelać i niestety jeszcze bardziej oberwiemy. No, chociaż zadaliśmy jakieś obrażenia, słuchajcie. Słuchajcie, w idealnej sytuacji... Właśnie, oni by się pozałatwiali. Wszyscy, dokładnie Mario jest zaklejony i to tak kompletnie jest zaklejony. I to mnie tutaj, że tak powiem, bardzo, ale to bardzo doprawuje. Ale mamy oczyszczający skok, który w jakiś sposób może nam pomóc. I możemy oflankować jednego z przeciwników. Au. Niekoniecznie tak to miało wyglądać, ale spoko. Kurlik Peach, moja droga, co my możemy z tobą zrobić? Masz 50%, żeby trafić w tego przeciwnika, jeżeli podejdziemy tutaj. I tak też zrobimy. Tylko, że zrobimy to trochę sprytniej. Mario. Mario, Mario, Mario. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś mógł zrobić coś takiego, a następnie udać się, powiedzmy, w to miejsce, bo innej opcji to ja tutaj nie widzę. Bardziej boję się o kurlika Mario, ponieważ on w tym momencie... Nie, czekajcie, to Mario ma najmniej życia. Oj. Oj, to może być bardzo bolesne, jeżeli to nam się nie uda. To zadaje 100 do 90, to dodaje 105 do 115, przy czym to również jest skuteczne przeciwko dużym przeciwnikom, więc spróbujmy. 108. I Mario, 37. Super. Kolejny przeciwnik załatwiony. I teraz Peach. Moja droga, ty wysadzasz tamtego pana. Bo innej opcji nie mamy. Po prostu. Wysadzasz tamtego pana i nie pozostaje nic innego, jak przełączyć się na turę przeciwnika. I mamy przeciwnika, który może zadać obrażenia Mario. I to wystarczająco... Jeżeli dobrze to kurliki rozegrają, to wystarczająco tych obrażeń zadadzą, aby zrobić nam krzywdę. Wystarczającą krzywdę, żeby po prostu Mario w tym momencie wysiadł. I to tak raz, a dobrze wysiadł. No dobra. Kurlik Peach. Ty będziesz musiała niestety podejść aż tutaj. Tobie w pierwszej kolejności damy shielda. Bo te kurliki tutaj wyjdą, niestety, będziemy mieli pewien problem. Kurlik, słuchajcie. Czy to by się udało?
to się nie uda. Się bardzo nie uda, słuchajcie. Możemy co najwyżej liczyć na to, że... Dobra, ty strzelisz do kurlika Mario i nic się zbyt wiele nie stanie. Możemy do ciebie strzelić i zadać jakieś tam obrażenia. Czy jeżeli Mario by skoczył... Właśnie, Mario tutaj za dużo nie zrobi. Chociaż... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Możemy Mario zabezpieczyć, po prostu. Możemy spróbować Mario zabezpieczyć. Strzelamy do ciebie. I miejmy nadzieję, że trafimy. Chociaż nawet za... Udało się trafić za jakieś tam śmieszne obrażenia, ale okej. Mario. Ty, mój drogi. Ciebie, mój drogi, chcę umieścić w takim miejscu, w którym po prostu będziesz bezpieczny. I zlikwidujemy też tego kurlika. Krytyczny strzał, super. Złoty strzał do tego. I tura przeciwników. Trochę do tyłu nas gra cofnęła właśnie w związku z tym, że mieliśmy tego pecha i dwa razy tak naprawdę, słuchajcie, dwa razy zostaliśmy, oberwaliśmy tym. Dwa razy oberwaliśmy, słuchajcie, tym zaklejeniem. I to był jedyny problem w czasie tej, słuchajcie, w czasie tej walki. I mam nadzieję, że teraz nam się uda. Tak, uda nam się. Och, jak ja się cieszę. Och, jak ja się cieszę. Ciekawe, czy to będzie perfekcyjnie, czy właśnie ta jedna tura 5 na 5. Idealnie. Wstrzeliliśmy się akurat to, co powinniśmy. I super. I wszyscy są, słuchajcie, zostali nagrodzeni wypełnieniem życia. I przy okazji skończyliśmy ten rozdział z tego wynika. Złoty puchar. Dostaliśmy 900 monet. Super. Kontynuujmy. I oczywiście też dostaliśmy kulę mocy, które w tym momencie zamienimy na skille. I tak jak mówiłem, Mario ma 23 punkty. To za dużo nam w tym momencie już nie da, jeżeli chodzi o naszego Mariana. Kurlik Peach 93 punkty, co oznacza, że możemy, słuchajcie, sobie zwiększyć nasze przywracanie zdrowia o kolejne 10%. Czyli teraz będziemy leczyć z 50%, 50% zdrowia będziemy liczyć. Increases heals amount of heal points restored 50%, ale cały czas nie rozumiem z czego. Czy z tego, co pozostało, czy ogólnego zdrowia? Jeżeli ogólnego zdrowia, to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kurlik Luigi, ty, mój drogi, tak jak mówiłem, jeszcze bardziej wzmacniamy twoje mega osłabienie. Bo one się przydawało i one było naprawdę ciekawe. I przy okazji, jak już widzę, że mamy to dostępne, Cleansing Jump, czyli możliwość oczyszczającego skoku. Luigi, w dalszym ciągu brakuje nam, no trochę mniej już punktów, ale brakuje nam w tym momencie 47 punktów, aby cokolwiek zrobić. I Kurlik Mario, który, słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, któryś z tych trzech, wszystkie są mniej więcej w podobnej cenie. Zobaczymy, co będzie nam bardziej przydatne, ale wydaje mi się, że możliwość szarży na trzech przeciwników i... trzy razy rzut kostką, żeby spróbować wybuchnąć przy okazji tego szarżowania, to jest chyba, słuchajcie, o wiele lepsza, wiecie, o wiele lepsza alternatywa niż to, co moglibyśmy zrobić z tymi punktami. Dobra, słuchajcie, powracamy sobie tutaj, wracamy do gry i słuchajcie, zobaczmy, tutaj przeszliśmy przez tą rurę i tak dalej, ale gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, mieliśmy jeszcze jakieś monety do zebrania, albo już wszystkie zebraliśmy z powodu Golden Shota. Ale wydaje mi się, że wszystkie chyba tam są. Nie dostaniemy się do nich, prawda? No oczywiście, że nie. Nie dostaniemy się do tamtych monet. Ile? 5 monet, chociaż mogą być one więcej warte, bo to są monety z walki. Niestety nie dostaniemy się do tamtych monet, bo najzwyczajniej w świecie
nie ma takiej możliwości po zakończeniu tej walki. Szkoda. Wielka szkoda. To są takie, słuchajcie, można by było powiedzieć, problemy natury technicznej tej gry i z którymi trzeba niestety się zmierzyć. Ale dostajemy troszeczkę więcej monet teraz, kiedy wejdziemy na szczyt tej świątyni. I mam takie dziwne wrażenie, że my do tej świątyni Błamanaha wejdziemy za jakiś czas. Ale w ogóle piękny, słuchajcie, widok się roztacza stąd. Naprawdę. To jest piękny widok stąd roztaczający się. I nie ma możliwości powrotu, chyba że droga powrotu będzie dopiero przed nami się otworzy. Gdzieś zostaliśmy wystrzeleni. Czyżbyśmy trafili teraz do lodowej części sorbetowej pustyni? Oczywiście, że tak. A gdzie to nas wystrzeli? Nie mam bladego pojęcia, gdzie to nas wystrzeli, ale na razie, słuchajcie, nie chcę kombinować. Dostaliśmy się do lodowej części i mamy po raz kolejny nasze spotkanie z Bowserem Juniorem i lodówką. Lodówką kurlików. No, wygląda na to, że niczego sobie załoga Kanget nie może nadziwić się twoimi talentami z Pauni. Zastanawiam się, jaką nową kreację możesz wymyśleć w swoim szczycie zainteresowania. Lepiej, żeby było dobre. Okej. No dalej. Pokaż nam. Give them something straight out of your nightmares. Daj im coś prosto ze swoich koszmarów sennych. Albo ja... Albo ja dam ci coś, co cię naprawdę przestraszy. Czyżby spał nie chciał uciec od Bowsera Juniora? Przestań wierzgać, ty oślogłowie. Oślogłowie? Subhead. Subhead to by było... tłuku. Można by to było przetłumaczyć. Przestań wierzgać, ty tłuku. Za chwilę wypadniesz z... Ups. Wydaje mi się... że właśnie coś powstało w tej lodówce. I widzę, że Kurlik Peach bardzo lubi się przytulać do przeciwników. Naprawdę idziecie tą stroną Nintendo i Ubisoft, naprawdę. A ty, trzymaj się z dala od Spawniego. As a matter of fact, żeby być szczerym, albo tak w ogóle, to trzymaj się, zejdź mi z drogi. I to bez odwołania, czyli definitywnie. Mam rzeczy do roboty, które... Mam rzeczy do roboty i problemy z ojcem, które muszę wyprzeć ze swojej głowy. Ta. Mówiłem, gronić w tym kierunku, ale widzę, że coraz bardziej idziesz w tym kierunku. Call of Sherbert Mountain. Wyzwanie góry sorbetowej. Wiecie, co jest śmieszne? Że mamy tutaj japońskie przekąski mrożone od kapitana Bła, czy kapitana, nie wiem jak go nazwać. I jeszcze parę innych rzeczy. O, to są nuggetsy w różnych kształtach. No spoko, może być. Dobra. Okej. To jest swego rodzaju maze, który musimy rozwiązać i to tak dość szybko. I widzę, że tutaj chyba nie będzie, że tak powiem, jednej odpowiedzi, tylko trzeba znaleźć, że tak powiem... to się może nie udać. Chyba...
że... O dobra, udało się. Chciałem powiedzieć, chyba że fuksem nam to się uda, ale udało się i to nie fuksem, tylko psim swędem. Ogólnie rzecz biorąc, troszeczkę źle to rozegrałem, powinienem to w zupełnie inny sposób rozegrać. Dla kogo już broń znaleźliśmy, moi drodzy? Specjalna przesyłka, to jest broń ręczna, czy też broń biała, dla kurlika Mario. Miej swoich... Just have your enemies sign on the dotted line to receive the butt kicking of a lifetime. Po prostu spraw, aby twoi wrogowie podpisali się na kropkowanej linii, aby otrzymać życiowe kopanie dupska. Czy też życi, powinienem powiedzieć. Życiowe kopanie życi. No to akurat ładnie brzmi. No dobra, słuchajcie, idziemy dalej. I mamy walkę. I słuchajcie, trochę przedłużymy sobie dzisiejszy odcinek, ale przy okazji widzę, z czym będziemy mieli do czynienia. Albo dobra, zróbmy to tak, jak powinniśmy zrobić. To znaczy, wejdźmy do tej walki, zobaczmy, o co w niej będzie chodzić. Pokonaj 6 przeciwników. No to może być trudne. Szczególnie, że mamy trzech wspomagaczy. Tak, dobrze mówię. Jeden sorbetowy wspomagacz, tu gdzieś widziałem drugiego sorbetowego wspomagacza, a tutaj jest trzeci. No i mamy też dwóch mamy sorbetowych zgniataczy. Okej, czyli trzeba zmienić, słuchajcie, broń, szczególnie broń kurlika Mario. I też kurlik Peach trzeba zobaczyć. Przeciwko zgniataczom, super. To się nada i to się naprawdę dość dobrze nada. Przeciwko dużym przeciwnikom, przeciwko zgniataczom, przeciwko baklerom. Dobra. Przeciwko dużym przeciwnikom. Zekwipowane, dobra. Może być. Teraz przełączmy na broń podstawową. I teraz tak. Mario ma dobrze. Kurlik Peach niestety, ale... Moglibyśmy... Nie będziemy tego robić. A ty, mój drogi, przeciwko zgniataczom ustawimy sobie tą broń. I super. I super, słuchajcie. Dobra, w takim razie mamy zaekwipowany ekwipunek. Mamy taki ekwipunek, jaki chcielibyśmy mieć podczas tej walki. I zobaczmy, co nam się uda, słuchajcie, tak naprawdę w tym momencie tutaj ugrać. W pierwszej kolejności wypadałoby jakoś tych przeciwników tutaj powkurzać troszeczkę. Najpierw Mario niech użyje swojej zdolności Empower, która jest teraz silniejsza. Następnie zrobimy coś takiego. Nie, słuchajcie, zrobimy to troszeczkę inaczej. Zmusimy, aby ci kolesie do nas przyszli. Nie możemy do nich strzelić, ponieważ są w złym miejscu. No dobra. Do ciebie będziemy mogli strzelić i zadać ci jakieś obrażenia. Stąd też. Chyba. Dobra, spróbujmy. Tak, zadamy mu jakieś obrażenia. To mnie się podoba. Więc, mój drogi Mario będzie tutaj bardzo mocno przez nas wykorzystany do atakowania przeciwników po tej stronie barykady. Dobra, spróbujemy coś z tym zrobić tutaj. 50 obrażeń to też zawsze jakieś obrażenia. Teraz tak. Kurlik Peach, czy ty też mogłabyś przejść na drugą stronę barykady? Mogłabyś przejść na drugą stronę barykady i byłoby mi miło, gdybyśmy mogli coś tutaj ciekawego zrobić. Aha, ty nie możesz skakać na przeciwników. Czy chcemy ryzykować nią zrobienie czegoś takiego? Odpowiedź brzmi... Możemy spróbować, ale niekoniecznie teraz. Dobra,
Kurlik, słuchajcie. Kurlik Mario. Tamten nie podejdzie do nas. Możemy spróbować. Najpierw oddamy strzał, słuchajcie. Najpierw oddamy strzał i zobaczymy, co ten strzał tak naprawdę zrobi. Oddamy tutaj strzał, mamy 0% na trafienie, ale jakieś obrażenia zawsze zadamy przeciwnikowi. Zamroziliśmy go. Super. Przy okazji otworzyliśmy też drogę dla przeciwników, abyśmy mogli się z nimi, że tak powiem, w jakiś sposób spotkać. Czyż w jakiś sposób, żebyśmy mogli sobie z nimi porozmawiać. Dobra. Przesuńmy się aż tutaj. I zobaczmy. Tutaj będzie szło tornado. Widzę, gdzie to tornado jest, więc... Dobrym pomysłem byłoby nie stać na drodze tego tornado. To może być zły pomysł, ale zobaczymy. Zobaczymy, gdzie nas przesunie. Ewentualnie, jeżeli nas w jakikolwiek sposób przesunie. Możemy tego pana zaatakować. Jesteś zamrożony, tak? Użyjemy sobie shielda. Teraz tak, moi drodzy. Możemy strzelić do tego pana i go zamrozić. Ale jaki w tym byłby sens, jeżeli my możemy zrobić coś takiego? 70 do 86 kontra 85 do 98. Strzelamy! Jeszcze go zakleiliśmy, super! Mamy krytyczny strzał, dobra. W kogo możemy trafić? W tego możemy strzelać i próbować go zamrozić. Albo w tamtego próbować strzelać i go zamrozić. W tego nie damy rady. Tego załatwimy w następnej turze. Więc spróbujmy w tego strzelić. Zamrożony. Super. Ty, mój drogi, użyjesz bodyguarda. I zobaczymy, co zrobi teraz tornado, słuchajcie. Czy nasza Kurlik Peach jest, że tak powiem, zagrożona, czy nie? Wygląda na to, że nie jest do końca zagrożona. Ale też nie jest bezpieczna, że tak powiem... Nie jest bezpieczna. Dobra. Ty za dużo nie możesz zrobić. Możesz co najwyżej rzucić właśnie bombką. I nic poza tym. Zamrozić przy okazji Mariana. Tak bardzo nic mi to nie robi. No dobra, strzelasz po Mario i... To... Dobra, jeszcze raz trafisz, Mario. Super! Naprawdę! Naprawdę mi się to, że tak powiem, nie podoba. Ale... Mamy przecież, słuchajcie... Możliwość... chwila. Tu mamy pełne zdrowie. Mamy przecież możliwość wyleczenia naszych postaci, tak? Więc to nie powinien być żaden problem. Teraz tak. Teraz dopiero zaczynamy zabawę. Zabawę w... Jak walnąć jak najwięcej kurlików. Dobra, mamy to. I teraz spróbujmy to zrobić w taki bardzo przyjazny sposób. To znaczy... Będziemy mieli 100% możliwości... Nie, nie. Najpierw kurlik, słuchajcie, kurlik Mario, który może zrobić ta... Chwila. W tą stronę. Najpierw zaatakujemy te... Nie. Musimy najpierw Mario stąd wyprowadzić, bo to się źle skończy dla Mariana. Dobra. Dokąd aż... Wow. Wow. Moja droga Peach. Za dużo nie masz do roboty. Możemy co najwyżej zrobić coś takiego. Odbić cię tu. I... I powiedzmy, że w to miejsce. Ten atak zawsze, słuchajcie, na coś się przyda dodatkowego. Dobra. Następnie Mario. Mario nie może użyć żadnej ze swoich mocy. Szkoda. Naprawdę szkoda. Ale może za to zrobić coś innego. Tylko najpierw chciałbym zobaczyć jeszcze raz, jaką to ma strefę rażenia.
Dobra, to mam w miarę okej strefę rażenia. Mario. Mario, mój drogi Mario. Zrobimy tobą coś takiego. Następnie coś takiego. Coś takiego. I schowamy się w tym miejscu, mając nadzieję, że nic konkretnego złego się nam nie stanie. 50 punktów. Obrażeń, super. Teraz tak. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Robimy tak. Robimy tak. A następnie podejdziemy w to miejsce. I tych dwóch miłych panów spróbujemy zaatakować jednym uderzeniem. A, do Mario nie dotrzemy, niestety. No dobra. Próbujmy to zrobić w taki sposób w takim razie. Super. Powiedzmy, że zadziałało. Teraz tak. Przydałoby się... Temu panu za dużo nie zabierzemy. Tym bardziej już mu nie zabierzemy. Mario. Mario. Dobra. Jakby tu się, że tak powiem, zastanowić. Ty masz 165 życia, ty 108, ty 85, ty 45. Mario musi trafić w tego, który ma najwięcej życia, słuchajcie, w tym momencie. Więc zaczniemy od tego ataku. No niestety, inaczej się nie da. Robimy ten atak. 65, dobra. Teraz tak. Mario tego nie będziesz atakował. Tego pana zaatakuje Kurlik Peach. Z tego względu nie trafiłaś. Naprawdę. Naprawdę. Mario, pokaż jak to się robi. Co prawda nie chciałbym tego w taki sposób robić, ale no wygląda na to, że innej opcji nie mamy. Ale wgniatamy cię w ziemię i zobaczmy, co z tego będzie. Kurczę, mamy jedną turę w tym momencie w plecy. Ataku na przeciwników, bo mogliśmy tutaj w tej turze załatwić dużo więcej przeciwników. Mamy też tornado, które teraz przejdzie z powrotem w tą samą stronę, więc absolutnie tornado nam w żaden sposób ani nie zaszkodziło, ani nie pomogło. Do kogo idziesz? Idziesz do Mario. To może być twój błąd. 80 punktów. To mógł być twój błąd, ale nie był. Dobra, ty w tą stronę uciekniesz. O, uleczyłeś siebie i tego miłego pana. Bardzo mi się to podoba. Ten wybuch już znacznie mniej. A ty uciekasz. No super. Naprawdę świetnie. Naprawdę cieszę się niezmiernie z tego. W którym kierunku będzie szło, słuchajcie, teraz tornado? Tornado będzie szło w tamtym kierunku, więc tam nie mamy co w ogóle, słuchajcie, szukać czegokolwiek. Dobra. Lecimy po kolei. Peach, ty moja droga, zrobisz tak. Zrobisz tak. A następnie udasz się w to miejsce. Tych dwóch miłych panów przy okazji dając im zasłużoną, że tak powiem, nauczkę. Następnie Mario zaatakuje tego pana. Zrobi coś takiego. Odbije się od tego pana i powiedzmy, że ukryje się w tym miejscu. No bo innej alternatywy to ja na chwilę obecną nie widzę. Dobra. Teraz tak. Kurlik Peach, ty moja droga. No ja myślałem, że obydwóch ich złapiemy, ale się nie da. Zrobimy wtedy coś innego. Zrobimy coś takiego. Następnie coś takiego. I umiejscowimy się tak, aby tych dwóch panów mieć, że tak powiem, mieć na podorędziu. Jeden wybuch, drugi wybuch. Nie wiem, czy to zadało im jakieś obrażenia, czy nie, ale tych dwóch panów w tym momencie sobie załatwimy.
Au, Mario, sorry. Naprawdę nie chciałem ci tego zrobić. Ale... No niestety inaczej się nie dało. Dobra. Herosight. Nie pozostaje nam tylko... Pozostaje nam tylko użyć Herosighta. W tym momencie. Następnie spróbować ostrzelać tego miłego pana, ale najpierw, wiecie co? Może spróbujmy coś takiego. No, to zadziała! To jak najbardziej, słuchajcie, zadziała. Bo przecież to, ta wieżyczka, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, właśnie jeździ przez... przez dziurki. I Mario może teraz strzelić do tego pana. Super! Krytyczny atak. 85. Super! Ciekawe, jak bardzo to pokrzyżuje szyki przeciwnikom. Nie wiem. Sprawdzimy. Tornado idzie stąd i idzie w tamtym kierunku. Powinno wyrzucić go poza obszar walki. A co za tym idzie, powinno go zlikwidować i to tak raz na zawsze. I mamy kolejnego zgniatacza. Zgniatacza, który... Właśnie, w tym momencie dość mocno oberwie. Go obawiam się... Ale właśnie, poprzez takie oberwanie, to za daleko my z nim nie zajdziemy. Herosi. Musimy 6 pokonać, prawda? Więc został nam tylko jeden przeciwnik do pokonania, więc jest w miarę okej, słuchajcie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I ustrzelmy tego przeciwnika i miejmy nadzieję, że naprawdę to jest ostatni przeciwnik, którego musimy... ustrzelić. I chyba tak było. Super. Udało się. 4 na 6 tur. No to powiem wam, że... 4 na 6 tur naprawdę tutaj zrobiliśmy to dość szybko. Bo zrobiliśmy to w 2/3 czasu, jeżeli dobrze liczę. Tam widzę gdzieś na dole już możliwość, słuchajcie, zdobycia, odzyskania zdrowia, bo niestety zdrowie Mariana jest w stanie krytycznym. I słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, bo i tak go przedłużyliśmy na tą dodatkową walkę. Nie wiedziałem, że ona przejdzie i będzie tak naprawdę długo nam zajmie, ale cieszę się, że zrobiliśmy troszeczkę więcej niż zazwyczaj w takim odcinku normalnym. I poza tym jakiś czas temu robiliśmy też kilka krótszych odcinków, więc należało wam się, aby te odcinki teraz były troszeczkę dłuższe, żeby po prostu nadrobić ten czas, który wcześniej sobie zabrałem, bo nie miałem czasu, żeby to nagrywać. W każdym razie, mam nadzieję, że kolejny odcinek wam się podobał. Zachęcam was do komentowania oraz ocenia moich materiałów wideo. Jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, fajnie by było usłyszeć, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym, śmiało piszcie komentarze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Czy to komentarzem na komentarz, czy to odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z danej serii. A jak na razie to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!